Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ten krem jest tak popularny od wielu, wielu lat? W czym leży fenomen słynnego kremu Nivea? Dwa kremy tej samej marki. Składy z jednej strony podobne, z drugiej strony zupełnie inne. Jak działają i czy rzeczywiście są warte tego, żeby kupować je za kilka złotych? Co skrywa w sobie Nivea? A co skrywa w sobie Bambino? Porównajmy dzisiaj dwóch tytanów kosmetycznych. Dzień dobry kochani. Taki mały wstęp, żeby troszeczkę dzisiaj Was poruszyć i też nawiązać może jakąś fajną dyskusję w komentarzach. Dzisiaj nie będę zajmować się marką Nivea, absolutnie nie. I ten film też nie jest typową recenzją. Natomiast tak sobie pomyślałam i już w sumie od wielu, wielu lat zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe, że mamy dwa bardzo popularne kremy. Kremy, które myślę, że każdy z nas doskonale zna, a przynajmniej kiedykolwiek słyszał o słynnym Bambino albo też o słynnym klasycznym kremie Nivea. I tak naprawdę na czym polega fenomen tych kremów i czym one się od siebie różnią i dlaczego marka stworzyła dwa kremy, które w sumie, jak za chwilę zobaczycie, mają całkiem podobne składy, chociaż też jest między nimi pewna różnica. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na ten film, czy on Wam się spodoba i dajcie oczywiście w komentarzach znać, czy chcielibyście, żeby było więcej na moim kanale takich filmów, gdzie będziemy sobie porównywać różnego rodzaju kosmetyki. No dobrze, zacznijmy może od klasycznego Nivea. Powiem Wam, że ja ten krem bardzo dobrze znam. Co więcej, to był jeden z moich pierwszych kremów, kiedy byłam jeszcze nastolatką i tak naprawdę zaczynała się moja przygoda z kosmetykami. To były zupełnie inne czasy wtedy. Oczywiście tych kosmetyków nie było tyle, ile dzisiaj ich mamy i nie były one też tak ogólnodostępne. Ale pamiętam, że ten krem Nivea to było coś, na co ja sobie odkładałam złotówki, leciałam do sklepu i musiałam mieć taki kremik, którym się smarowałam na twarzy, czasami na ciele. Poza tym zapach tego kremu jest tak charakterystyczny, że myślę, chyba każdy go doskonale zna i też podejrzewam, że w Waszym życiu chociaż raz ten krem się pojawił. Spójrzmy może na to, co skrywa się w składzie tego oto klasycznego, uniwersalnego kremu Nivea. No i oczywiście na początek mamy bazową wodę. Kolejnym składnikiem jest ciekła parafina. Następnie mamy woski mikrokrystaliczne, mamy też glicerynę i, co jest bardzo ciekawe, alkohol lanolinowy, który jest tutaj w nawiasie, jak sobie spojrzycie na opakowanie tego kremu, uznane jako za taką substancję, którą eucerit, która jest substancją wymyśloną przez Nivea. Oczywiście dalej mamy stałą parafinę, jest też pantenol, mamy dalej po pantenolu humektant, tłusty emolient, lekki emolient, sól aluminium, kwas cytrynowy. Następnie mamy biały barwnik, który jest również stabilizatorem formuły. No i mamy całą kompozycję zapachów plus też zapachy, związki zapachowe. Producent informuje nas o tym, że nie ma tutaj konserwantów, żadnych sztucznych konserwantów i tak rzeczywiście w składzie tego produktu jest. Konsystencji chyba nie muszę Wam przedstawiać, gdyż jest ona typowa, biała, taka gęsta, charakterystyczna, no i ten zapach, który każdy z nas praktycznie wszędzie rozpozna. Ten krem jest przez producenta uznany jako krem uniwersalny, czyli taki krem, który możemy stosować praktycznie w każdych częściach, na każdej części naszego ciała, zarówno na właśnie ciało, czy też na naszą twarz, do stosowania przez całą rodzinę, przez cały rok, nie ma tutaj żadnego ograniczenia, jest on po prostu uniwersalny. Uniwersalny, czyli taki na wszystko, do wszystkiego i dla każdego. O, czy tak rzeczywiście jest i czy to jest rzeczywiście taki krem uniwersalny? Kiedy spojrzymy na skład tego preparatu, to tak jest. Nie ma tutaj w nim żadnych substancji aktywnych, które by działały na naszą skórę w jakiś specjalny sposób. No, można by było dodać, że łagodzący pantenol to jest taka substancja, która gdzieś tam może koić, może łagodzić jakieś podrażnienia, jest wysoko w składzie i całkiem dobrze.
Ale jak usłyszeliście na samym początku, tak naprawdę pierwsza grupa tych substancji, które znajdziemy w składzie tego kosmetyku, to jest przede wszystkim parafina. Tak, parafina, gliceryna, woski mikrokrystaliczne, no i oczywiście ten alkohol lanolinowy. No i teraz przejdźmy sobie do porównania drugiego kremu, kremu Bambino, który jest również stworzony przez markę Nivea i to jest krem ochronny do twarzy i ciała, również krem uniwersalny, ale tutaj mamy troszeczkę inny skład. No i zobaczcie, na samym początku, znowu podobnie jak przy kremie Nivea, mam wodę, jest ciekła parafina, są woski mikrokrystaliczne, mamy również pochodną ropy naftowej, ale uwaga, zaczynają się inne substancje. Mamy talk, mamy tlenek cynku, mamy emulgator, glicerynę, mamy humektant, jest znowu alkohol lanolinowy, mamy również emolient, witaminę E, kwas mlekowy i sztuczne związki zapachowe. Konsystencja tego kremu jest praktycznie identyczna jak w przypadku kremu Nivea. Jest on również biały, dosyć tłusty, gęsty, ale nie posiada tego charakterystycznego zapachu, który pojawia się w przypadku kremu Nivea. I tutaj również producent zaleca go do stosowania praktycznie na całe ciało i na twarz. On ma chronić naszą skórę przed różnymi czynnikami zewnętrznymi i tak też będzie się działo ze względu na ten skład. Mamy w formule tlenek cynku i mamy również w formule witaminę E, które będą działały wygaszająco, łagodząco zaczerwienienia, podrażnienia, będą również fajnie sprawdzały się na takiej skórze mocno przesuszonej, gdzie pojawiają się te zaczerwienienia. Także w przypadku tych dwóch produktów, jak widzicie, tutaj mamy kilka substancji aktywnych, które mogą fajnie na skórę zadziałać. Tutaj już nie. Pewnie pierwsza myśl, która wpadła Wam do głowy, jak usłyszeliście, co znajduje się w składzie tych kosmetyków, czyli ta nieszczęsna parafina, która jest tak bardzo okryta złą sławą, pomyśleliście sobie, że o matko, co tutaj mamy i dlaczego te kremy mają taki skład. No i z jednej strony Wam się nie dziwię, no bo właśnie ta nieszczęsna parafina, o której jest tak głośno i której jakoś staramy się unikać. Ale słuchajcie, ja już Wam wielokrotnie mówiłam o tym, że parafina posiada pewne właściwości, czyli ona tworzy na naszej skórze taki ochronny film. Jest ona substancją taką emolientową, czyli właśnie tą substancją ochronną i dzięki temu, że mamy zastosowaną w składzie parafinę, glicerynę, woski mikrokrystaliczne, czy nawet ten alkohol lanolinowy, mamy takie zwiększone działanie ochronne. No i właśnie, na czym polega fenomen tych dwóch produktów, a zwłaszcza tego, że jest on tak chętnie kupowany przez kobiety od wielu, wielu lat, jest to produkt, który jest znany na całym świecie. No właśnie, przez działanie tej parafiny i tych wosków i tych wszystkich emolientów. Bo jak wiecie lub też nie wiecie, przez to, że parafina na naszej skórze tworzy tę taką warstwę okluzyjną, czyli taką warstwę ochronną, sprawia, że z naszego nadskórka nie ucieka zbyt duża ilość wody. I zapobiegając tej ucieczce wody, też powoduje, że ta skóra jest bardziej nawilżona, że ona jest miękka, nie dochodzi do przesuszenia. A z drugiej strony parafina chroni też naszą skórę przed tym wszystkim, co się na niej może zbierać, przed tymi czynnikami, które atakują naszą skórę od zewnątrz. Czyli jak wiecie, mamy smog, metale ciężkie, promieniowanie, to co jest w powietrzu, te zarazki, to co dotykamy, tutaj przenosimy na naszą skórę. No można by było wymieniać. Gliceryna z drugiej strony jest też taką substancją, która pomaga substancjom aktywnym wnikać w głąb naszej skóry i dostawać się do ich wnętrza. Więc jeśli na przykład producent w kremie Bambino zastosował tlenek cynku czy witaminę E, to mamy takie prawdopodobieństwo, że przez to, że mamy warstwę okluzyjną, przez to, że mamy właśnie działanie takie ochronne, ale też działanie przewodzące, takiego nośnika, który będzie wprowadzał te substancje w naszą skórę, możemy się spodziewać, że będzie jakieś działanie lepsze
I nasza skóra nie będzie źle reagowała. No dobrze, powiecie, że mamy tutaj sól, aluminium. Ja na ten temat też już się wypowiadałam. Wspominałam wam o tym, że producenci stosują sól, aluminium, sole aluminium w produktach do twarzy ze względu na to, że one są zagęstnikami produktów i jeśli będziemy w odpowiedni sposób oczyszczać naszą skórę, złuszczać naszą skórę, stosować peelingi, różnego rodzaju preparaty złuszczające, to nie musimy się tak bardzo obawiać działania soli aluminium. No okej, to tak sobie już właśnie teraz porozmawialiśmy o tym, jak to naprawdę wygląda, jeśli chodzi o te dwa kremy. No i teraz wiecie już, co kryje się w składach. Dlaczego stosowane są właśnie takie substancje kontrowersyjne jak ta parafina nieszczęsna, czy na przykład sole aluminium? Ale ja bym chciała się was zapytać i też właśnie przy okazji tego dzisiejszego filmu zachęcić was do takiego przemyślenia sobie i też dyskusji na ten temat. Bo zobaczcie, producenci stosują parafinę w kosmetykach, która ma jakieś tam swoje działanie. I teraz zastanówcie się, bo zobaczcie, w żadnym z tych kremów nie ma silikonów, nie ma też polimerów i żadnych innych substancji okluzyjnych. Mamy tę parafinę, mamy woski mikrokrystaliczne, mamy glicerynę, mamy alkohol lanolinowy. Co jest dla nas lepsze? Czy jest taka możliwość, żeby w ogóle było coś dla nas lepsze? Czy lepiej jest stosować kosmetyki z parafiną, które będą dobrze chroniły naszą skórę? Czy na przykład lepiej jest stosować kosmetyki, które zawierają sztuczne polimery, sztuczne substancje okluzyjne? A może uważacie, że w ogóle tych substancji nie powinno być w kosmetykach, bo są lepsze ich zamienniki i są lepsze emolienty? Pytanie tylko, czy te emolienty i substancje okluzyjne rzeczywiście są lepsze? Jak widzicie, ten mój dzisiejszy film to nie jest taka typowa recenzja i nie chodzi mi o to, żeby was zachęcić do kupowania tych kosmetyków, czy też zniechęcić do ich kupowania, ale chciałabym, żebyście się nad tym tak chwilę zastanowili, bo czasami w szale tego wszystkiego, co się dzieje, i tak jak rozmawiamy sobie o składach różnych kosmetyków, o tym co producenci stosują w tych preparatach i jak one działają, czasami zapominamy o tym, że w tym wszystkim co nas otacza, w tej całej chemii, ale też w kosmetyce naturalnej są pewne substancje, które rzeczywiście mogą dobrze zadziałać. No i fenomen kremu Nivea to jest właśnie to, słuchajcie, to jest to, że warstwa okluzyjna na naszej skórze chroni, przeciwdziała różnym takim właśnie czynnikom zewnętrznym, które będą na naszą skórę działać, ale też zapobiega tej nadmiernej utracie wody, przez co też skóra wolniej się starzeje, no można by tak było powiedzieć, że ona się troszkę wolniej starzeje, bo ona jest bardziej nawilżona, bo ona też jest gładsza, bo ona też nie przesusza się tak szybko, nie pojawiają się te zmarszczki, więc coś w tym chyba jest. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tego mojego dzisiejszego troszkę nieco kontrowersyjnego filmu? Gdybym ja miała dzisiaj wybór, czy zdecydować się na zakup Nivea, czy zdecydować się na krem Bambina? I gdyby była taka sytuacja, że dzisiaj na sklepowych półkach nie byłoby nic, byłoby naprawdę tego bardzo, bardzo mało. Czyli wróćmy do tych czasów, kiedy byłam nastolatką. To na co bym się zdecydowała? Na krem Bambina. Między innymi dlatego, że tutaj mamy też ten tlenek cynku, i między innymi dlatego, że mamy tutaj witaminę E i zdecydowanie mniej substancji zapachowych, które mogą działać drażniąco na skórę wrażliwą. Czyli ja bym wybrała ten krem ochronny Bambina. Nie ukrywam, że zdecydowanie bardziej przyciąga mnie zapach kremu Nivea. Na szczęście, dzisiaj mamy ogromny wybór i możemy sami decydować o tym, co chcemy inwestować, jakie kosmetyki chcemy kupować i też zwracamy uwagę na to, co znajduje się w składach tych kosmetyków. Pamiętajcie, że decydując się na wybór odpowiedniego preparatu dla siebie, zawsze powinniście brać pod uwagę to, jak wasza skóra reaguje na dane substancje. Bo nie zawsze jest tak, że wybierając produkty
całkowicie naturalne, one będą dobrze działały na Waszą skórę. I czasami te emolienty, sztuczne substancje chemiczne, silikony czy na przykład parafina mogą bardzo dobrze wspomóc działanie Waszej skóry i pomóc w niektórych schorzeniach. Trzeba zawsze brać to pod uwagę i trzeba tak komponować swoją pielęgnację, żeby ona była zgodna nie tylko z Waszymi przekonaniami, ale też również z tym, czego potrzebuje Wasza skóra w pielęgnacji, na co ona dobrze reaguje i co jest dla niej najważniejsze. Wiem, jak zwykle sobie pogadałam, ale chciałam dzisiaj zrobić coś innego, coś, co zachęci Was do dalszych poszukiwań i do zastanawiania się nad tym, jak to rzeczywiście jest z pewnymi substancjami, które znajdują się w kosmetykach i czy rzeczywiście zło jest takim złem, a to, o czym mówimy, że natura jest dla nas taka dobra, rzeczywiście jest dla nas taka dobra. Oczywiście nie chciałabym, żebyście też odebrali tego filmu jako zaprzeczenie wszystkiego, o czym mówi się w internecie, zaprzeczenie moich filmów i tak dalej. Absolutnie nie o to mi chodzi i nie chodzi mi też o to, żeby krytykować lub też polecać jakieś substancje aktywne. Mam nadzieję, że dobrze zrozumieliście przekaz mojego dzisiejszego filmu i jestem ciekawa, jakie będą Wasze komentarze. Także zapraszam do dyskusji pod dzisiejszym filmem, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!